coverbandy ten nieznanego zespołu. A to jest dobra myśl, W nie? sensie, że masz tak, no jakiś taki totalnie, wiesz, zespół, który nic nie zrobił, jakiś licealny, jest cover band, który dojebanie odgrywa Doskonale, tak. ten. Zapomniane jakieś takie, wiesz, twórczość jakichś potafianów. Doskonale byłoby. Pamiętasz pierwszy koncert, na który poszedłeś za własne pieniądze? Wiesz, czemu mówię za własne pieniądze, bo to jest jakby. Znaczy, nie musi być za własne, ale ty wybrałeś bilet. No, nie, że tam z rodzicami na, wiesz, No na to dniach pustkach. tak, to TSA. TSA. Tak, O kurde, to jest tak, dopiero tak. No. historia tego zespołu. Jest jak lustro Polski, można powiedzieć. A to chyba ciekawe, bo pewnie poznałeś potem też muzyków TSA zapewne gdzieś. No, z panem Markiem Piekarczykiem gdzieś tam się ten, gdzieś się przecięliśmy, ale. Chyba pod pośredniankiem. Ten, ale to było w ogóle, wiesz, że to był mój pierwszy pomysł na jakiś taki bunt, że będę metalem, ale totalnie to się nie sprawdziło, bo normalnie tata powiedział, wiesz, tylko napisz, jak dojedziesz. Dwudziestoparoletnim, ja miałem 14 lat, wiesz, jadę z dwudziestoparoletnimi gośćmi na koncert TSA. A, ale to daleko jakoś było? To 40 kilometrów, to No, też to bez nie ten. przesady też jeszcze, nie? No, chociaż wiesz, możliwe też, że na tym etapie TSA nie jest już kojarzony, taką, wiesz, bym powiedział. Tak. Po No, iluś to tam też racja. odwaleniu jubileuszowych albumów i po. Ciężko teraz. No ja myślę, że. Czy sądzisz, że byłaby muzyka, gdzie twoi rodzice by się zmartwili, jakby? No była, bo potem grałem religijną muzę. Ja bardzo Aha. uderzyłem, wiesz, to była moje harcerstwo takie, nie? Jasne. I to ich bardziej Wiesz, zaniepokoiło. tak, no. Nie dziwię Dosłownie, się. wiesz, Bo miałem. jest, rozumiem, być tam dla dupy, ale dla muzyki. To ciekawe. To wiesz, to strasznie wygląda. To jest strasznie zabawne, jak normalnie w ramach kary dostałem zakaz na chodzenie na adorację. Elegancko. Tak powinno być. Prawdziwe prześladowania chrześcijan. No ale to widzisz, niektórych to by wykuło wiarę jak stal, a tutaj chyba nie. Ciekawa sprawa. Każdy ma Adoracja. swoje A co tam harcerstwo, no. po prostu, ale gitara czy legendarne organy? Perkusja, Perkusja! tak, no. What? To tam Tak. jest dopuszczane nawet? No nie, Na ale zasadzie, żeby się przydało, nie? tak, no takie, wiesz, były takie ruchy charyzmatyczne, że tam no, my bardzo działaliśmy tak na emocjach, bo to wiesz, światło punktowe Tak. na monstrancję, smutna gitarka Elegancko. i wiesz, i ksiądz, który mówi tam, jestem słaby, powtarzajcie za mną. Wiesz, to w ogóle wyglądało jak jakieś takie anty-coach, nie? One się bardzo wzrosły, jeśli chodzi o, bym powiedział, gdzieś tak, no, wiesz, z czasem jak tak instytucjonalna oferta kościoła się zaczęła robić jeszcze bardziej skostniała, niż to się wydaje, to te wszystkie ruchy właśnie, wiesz, Arka Życie i. Tak, tam jest show takie bardzo, wiesz, to jest atrakcyjne, nie? I też druga skrajność zaczęła rosnąć, czyli te takie przedsoborowe, Tak. takie, wiesz, takie tradycyjne. DJ tyłem do publiczności, czyli. Prawdziwi fani muzyki house, a nie jakieś, wiesz, podrabiańca. No to zresztą na pewno tak samo jak wszyscy inni widziałeś, co Fundacja Kornice ma miliony złotych do rozpieprzenia na najbardziej przypadkowe projekty. Moje ulubione jest teraz, że To są ci, co te billboardy robią. Tak, tam fajne te ktoś, przeróbki, tam zresztą się do dopisywania no rzeczy. musiało się tak skończyć i mi najbardziej się podoba, gdzie teraz właśnie jest Jezus naprawdę, bo to nasz ulubiony Bartłomiej Czyżewski chyba odpowiada, naprawdę odłóżmy broni, naprawdę Jezus ożywia. Hardcore. Ale to który wiek, w twojego życia, że ten, że te Takie miejscowe. gimnazjum A, nie, no to późne. wiesz, każdy tam coś A miał to znaczy, to swojego. było z perspektywy czasu fajne, no bo to my No. sobie jeździliśmy po miejscach, wiesz, z Tak. gitarkami. Była jakaś taka ekipa, poznawaliśmy z innych miast, się wymienialiśmy, jak wiesz, Tak. jak na początku stand-upu też, nie? Zgadza się, to Nocowanie jest gdzieś tak, tam. jest taka sieć, o których ludzie często nie wiedzą. A w tych dniach młodych uczestniczyłeś, czy to cię ominęło? Światowych nie, nie. A wojewódzkich. Nie, bo było dużo takich jeszcze, wiesz, jak masz w Pallotyńskich Dniach Młodych, Jasne. to co roku, Tak, tak, tak. no.
Palotyni przypominamy, to ci z tarczami te miecze mają. Słuchaj, ale to jest też ciekawe, że w ogóle z punktu widzenia jakiegokolwiek organizatora, jakbym na przykład miał jakąś, wiesz, tam salę, halę, tudzież nawet jakąś część noclegową, to wynajęcie ich, czy tam udostępnienie takiej młodzieży, wiesz, rozmodlonej, to chyba jest zwykle dość dobry pomysł, bo oni nie... Ich nawet łatwo tak zawstydzić, żeby po sobie posprzątali, wiesz, co. A jakichś tam brudasów takich, wiesz, tam typu RPG, to w życiu nigdy. Smród taki, że nie, to można kołki ciosać. Brudasy typu RPG festiwal. Brudasy live band. Której elementem tego live bandu jest, że nie mogą się umyć. No nie, każdy miał chyba ten, ale to pewnie potem po prostu wiem, że to muzyka cię bardziej wyciągnęła już. Czy chciałeś kontynuować te elementy muzyczne i ta wiara gdzieś tam w mniejszym stopniu miała znaczenie? No nie, ciężko powiedzieć, no w sensie to wiesz, jakieś takie zajawki wtedy. Zajawka, trzy elementy kultury chrześcijańskiej, śpiew, taniec i wielbienie Boga. Pierwsze dwa można trzecim robić. No ta muzyka, znaczy no była tam gdzieś tam, wiesz, bardziej interesująca mimo wszystko. Chociaż ja się wkręciłem strasznie, wiesz, w jakieś czytanie konstytucji liturgicznych, coś, a potem i bliżej było do tych takich tradycyjnych rzeczy, co było trochę, wiesz, sprzeczności, bo grałem na perkusji w kościele, co też było nie tak. Bardzo takie, już na starcie to jest właśnie coś, co często osoby, które chcą zmienić instytucje kościelne od wewnątrz, się szybko napotykają. Potężna inercja tej instytucji nie da rady tam. Co? Nie. Jednak nie można tańcem wielbić Boga. Nie każdy, na pewno. Chociaż to słynne zdjęcie, jak breakdancerzy z grupy Non-Topper Mielonka. Nie wiem, czy konkretnie tutaj przed papieżem robili breakdance i siedzi z tyłu papież z taką winą, wiesz, absolutnie. I wiesz, przez jego twarzy tam I've seen some weird shit, but this one takes the cake. Kurwa. Choć widzisz, tam jest, to jest ciekawe. Ostatnio profesuję bardzo książkę pana Wiesławca Deluxe pod tytułem Każda praca hańbi, i tam już abstrahując od tego, co tam jest zawarte, on mówi o dwóch takich ścieżkach, które nas czekają w Polsce. Jeżeli chcesz jakiś awans sobie poczynić, to jest ścieżka konserwatywno-prawicowa, która u niego jest reprezentowana przez uczelnię wyższą. No i faktycznie tam to są struktury władzy głównie, a druga to jest kapitalistycznie buraczana, gdzie po prostu jesteś dymany i ewentualnie najlepiej jak jest, jak po prostu gdzieś siedzisz i o tobie nie wiedzą i dostajesz pieniądze za darmo, to jest mniej więcej taki klimat. Ale te, czyli struktury ten, a mniej, ale ty nie byłeś w konserwatorium, że tak powiem, jak ja to mówię, muzycznym, czy szkołę muzyczną też atakowałeś? Tak, na pianie, ale tam mnie... No, musiałem zrezygnować. No, tam był taki żałosny motyw, bo tam był chór i oni w ogóle się... Ja grałem na pianie, lubiłem to i byłem młodym, dojrzewającym, 13-letnim mężczyzną, a oni tam udawali w sukienkach, wiesz, chór gospel i ja nie powiedziałem, że nie będę tam chodził i nie chciałem tam chodzić, ale też nie interesowała mnie droga taka, bo tam ludzie sobie jakieś zwolnienia, że choroba krtani załatwiali, ja po prostu tam nie chodziłem. I ćwiczyłem do egzaminu i... Ale zaraz, to było obowiązkowe, żeby się pojawiać? Tak. Musisz chodzić na chór i śpiewać, chociaż nie, wiesz, a co nie chcesz dało? Tego robić. Przecież... No i ja tam nie chodziłem i kazali mi powtarzać klasę. Serio? No i musiałem, znaczy no i szedłem, odpowiedni... bo w sensie nie chciałem tam, wiesz, no i to... Naganne zachowanie, wyjątkowo bym powiedział, buntownicze, nie chodzi na chór. Dawać mi tutaj tego rozsadnika, tego Rasputina. Ciekawe. Nie, no dla mnie, ja tylko miałem koleżankę, która długie lata spędziła i po iluś tam się zorientowała, że ma trochę taką miękki palec jeden. Ona wiolonczelę atakowała. I się okazało, że jej nikt nie powiedział, że z tym miękkim palcem to nie da rady grać, to nie jest ten. Bo miała dosłownie, słuchaj, taki jeden paliczek miała taki, wiesz, trochę mniej twardy, nie? Więc nie mogła tak odpowiednio ścisnąć jak tego, ale grała, bo to wiesz, siłą woli i głównie kompleksami rodziców. Siła motywacji. Dokładnie, jak na tobą wieszą poprzednie pokolenia. No to, kurwa. Miękki palec to też śmieszna obelga, jak nie możesz przeklinać. Tak, miękki palec.
To tym, no trochę tak, to jak wiesz, poseł Mejza się tak nazywa. Miękki palce tej. To oczywiście, o Jezu, jak skończymy, to ci puszczę wspaniałe nagranie sprzed 2 dni, była afera śmieciowa, widziałeś jaka była? Nie, Genialna. nie, nie. Pokrótce sąd znaczy nie uniewinnił, tylko odstąpił od wykonania kary wobec Władysława Freseniuka, który nazwał użył sformułowania o żołnierzach pilnujących grzecznie granicy, per śmieci się ich wyzwał. No i się zaczęło. Ja nie chcę tutaj oczywiście naszym wspólnym dokonaniem tutaj tłumaczyć wszystkiego, ale jak jest fragment, w którym pan Lech Wałęsa: śmieciem jest Ziobro i jest śmieciem wielkim. Czyli tylko ja pierdolę, to jest polityka teraz, kto wyzywają się od śmieci po prostu. Gryby. O czym mówiłem? A, nie wiem. Jak ci obaj. Nie no, tylko wiesz, poświęcenie jakie niektórzy mają na te kwestie muzyczne, to jest jakieś takie jak, kurde, wiesz, jak taniec albo boks w wielkim. Musisz zacząć jak masz 2 lata i wiesz, no cię znajdą, nie wiem jakim tam. Czy ty doszedłeś do takiego momentu, że wiedziałeś, że tak, o kurde. Nie, to u mnie to nigdy nie było. To Aha. była, wiesz, jakaś taka fajny sposób spędzania czasu. No, miałem tak, że dużo ćwiczyłem swojego Tak. czasu, ale to nigdy nie było tak, że to jest, wiesz, jedyny plan. Jasne. I nie było w ogóle. No, fajnie tego nie robić, nie nosić tego, jak tak teraz, wiesz, Ojej, patrzę to jest chyba dziewczęta. najgorszy sprzęt, bo to jest, tego jest Tak, najwięcej tych garów. Jezu, no, nie. no. No ale czy nabrałeś już, jakby to nazwać, takiego arystokratycznego lekceważenia osób niemuzycznych jak Damian Skóra, czy raczej nie? Nie, Musicie zupełnie wiedzieć. Nie, oczywiście żartuję. Pan Damian tylko co drugi raz wspomina o tym niepytany. Jestem też, jeśli musicie wiedzieć. Nikt nie pytał. Nie, no ale to, czyli to od którego do którego wieku się idzie do tej szkoły? A tam to też jakaś taka końcówka podstawówki była. A. To jakieś takie bardzo I co cię wczesne. wzięli, bo kiwałeś głową do rytmu? Jak to działa? Nie, no Są ja dwa nie rozwiązania. Albo jest chciałem. Ale to też muzykalny. było tak, że ja byłem jednym z nielicznych, Aha. co po prostu, wiesz, chciał tam przyjść, bo Jasne. najczęściej to właśnie rodzice, nie? Tak. No to tam jakieś takie, wiesz, Oj, tam nie musi być możesz wyjść tenisowe piłkę, klimaty, tak. dopóki nie zagrasz 3 godzin. No Jo. to nienawidzi. I chyba nikt tego w ogóle jakoś tak, jak pamiętam ludzi, to nie kojarzę, żeby ktoś dalej coś, wiesz. No to jest jeden na kurde, głupio nawet powiedzieć milion, to chyba jest jeden na 10 milionów, takich, których, zresztą w Polsce jeszcze, nie? Co, szansa, że jesteś instrumentalistą znanym, jest bardzo znikła od razu. To już jest, w ogóle jest szokujące, bo tak na przykład coś tam łykniesz i okej, ja bym najchętniej, to mnie interesuje, nie? I potem po 20 latach jesteś tym typem, co na organkach tam gdzieś Tak, jest w trzecim tak, rzędzie, tak, ale z drugiej strony, wiesz, ciekawa grupa lepszy. to ci pedagodzy tam. Bo No, tak. raczej nie idziesz do Akademii Muzycznej dlatego, żeby uczyć w ognisku muzycznym, wiesz, w miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców. Tak. Tam każdy ambicje miał podejrzewam wysokie i chciał, Myślę, że plan wiesz, jest modyfikowany w trakcie. konserwatorium berlińskim co najmniej. Co Tak, najmniej. a potem się dostosowujesz do rzeczywistości Słuchaj. stopniowo, tak. Adaptacja to Dobra, jest. Filharmonia Wiedeńska chyba nie pójdzie, ale ognisko muzyczne. Nie, tak. Może raz do roku pojadę gdzieś tam. No ale wiesz, to można to porównać z życiem takim, którym nie było niczego takiego i tylko ktoś siedzi, wiesz, i przykręca gdzieś tam śrubę. Ja oczywiście nie będę też takiej zwykłej menial roboty tutaj obrażał, ale są tacy ludzie, którzy dzisiaj nawet czytałem, że wiesz, że był gigantyczny No i on dalej trwa, że tak, żeby w niedzielę był handel, teraz jakieś tam, wiesz, czytelnie odpierdalałem i tak dalej. Chodzi. Ja nie, ja zapierdalam cały tydzień i nie mogę, w niedzielę mam tylko czas na zakupy, kurwa. Myślisz, człowieku, ty się sam do więzienia wtrąciłeś. Ja wiem, że to warto zapewnić byt, ale kurwa mać, no to wygląda tak smutno, że ty nawet jednego dnia nie możesz tam Bożego wykroić. Dla kogokolwiek, bo ten musi zapierdalać. To zresztą słowa pana Władysława Frasyniuka w moim ulubionym wywiadzie, ale jakby przy kontaktach z takimi ludźmi, jakbyś. A czy tobie też nie towarzyszyła taka obawa, jak spojrzałeś na przykład na tych właśnie nauczycieli, tak
Yo. To też jest ktoś. To nie jest, wiesz, stojak na nuty, nie? Czyli raczej wiedziałeś, że to nie jest twoja... Że muzyka owszem, tak, ale to chyba jednak trzeba ją na nią spojrzeć szerzej. No to ja byłem wtedy dzieckiem, to wiesz, to w ogóle nie myślisz na tym poziomie, nie? Teraz... No ja tak myślałem, jak dilera spotkałem. W szkole filmowej ma. Jo, to wygląda słabo i niebezpiecznie. Nie robimy tak. W szkole filmowej. W sensie, no tak, no, że tam mam, wiesz, tam są super kolesie, nie? Tak. To jest super, wiesz, to w sensie praktycy, których rzeczy widziałeś, cenisz, mhm. I oni też mają do tego dużo. Pan Pasikowski jeszcze tak na wszelki wypadek. Masz, nie, no ale na przykład, wiesz, masz sobie pogadać z Andrzejem Jaroszewiczem, który wiesz, robił dekalog z Kieślowskim i normalnie, wiesz. I z Rucińskim po 11 nie zabiję. No jakby to był addendum do dekalogu, co? Tak, tak, po scriptum. Gówno. Kieśla wraca z zagrobu, żeby dodać jeszcze słowo. Faktycznie, no to tylko... I ten sam autor zdjęć, co Special Occasion. Bo to on korzystał z zasad dogmy, wiesz, dlatego. Pierwsze sceny typa, co pije piwko. No. Pierwszy nakręcony na zasadzie, tak jak... Teraz mi się niesamowicie zaimponowało, jak czekaj... Piąty dzień to się chyba nazywa, to jest taki serial, który wypuszczony na HBO, potwornie odważna jakaś produkcja, która finiszowała w tym, że zrobili 8-godzinną transmisję na żywo z przedstawienia, gdzie Jude Law jakby chodził, wiesz, po jakimś tam parku i to był finał tego serialu, nie? Mhm. Jezus Mary, jaka koncepcja. A tam się coś działo? W sensie, co było przez 8 godzin? Tylko chodzenie? No tak, no działo się, nie? Ale klimat był taki, że on miał grać tam na zasadzie reakcyjnej. I to jest też niedawno, chyba jakiś inny film jeszcze też, gdzie nie... Chyba Shia LaBeouf też grał w takim filmie, gdzie... Jego kariera też jest dość ciekawa, że on nie znał scenariusza, tylko miał reagować na to, co wiedział, jaką jest postacią, powiedzmy, a oni spotykały go różne rzeczy. I się zastanawiam, to nie jest takie fajne. To brzmi kurwa jak wycieczka po wesołym miasteczku. No, wracając do tego, do idoli. Ale to zanim do filmów, to może jeszcze wykończę, bo ty też mieliśmy kiedyś ciekawą rozmowę na temat, że o ile jeszcze wiesz, muzycy to. Nauczyciele muzyki, no to oni tam z materiałem żywym obcują, to dźwiękowcy w tych lokalnych instytucjach kultury, to jest już kurwa hardcore, to trzeba przyznać, że tam musisz... To też. Chociaż zdarza się, że trafisz na... Ale może na palcach jednej ręki, na takich ogarniętych kolesi, którzy jeżdżą na szkolenia i ten... Ale no tam to tak, to jest intensywna grupa. Tak. A jeszcze jak gdzieś tam się zdarzało robić nagranie w mojej miejscowości i masz gościa takiego, wiesz, może pan tutaj tam na niebiesko, nie, będzie brzydko wyglądało. A możemy dym, nie, bo to nie. Już i tak i w ogóle... Odruchowo. I tam masz tak, no, masz jakiś argument, z którym ciężko, wiesz, negocjować, bo to będzie źle. Nie. No, też chyba myślę, że oni też stosują to na co dzień w swoim życiu. Takie podejście do rzeczywistości i te też są powody, dla których są w tym miejscu. Ale czasami są fajne spotkania. W ogóle, czy byłbyś w stanie wyróżnić? Ja nie tyle nawet z dziękowcami, czy jakby obsługą różnych lokali. Ja zawsze zostanę w sercu, dla mnie, będę miał miejsce dla obsługi i ekipy z klubu N z Polic, który był w ogóle wzruszającym miejscem, jakby, bo był pizzerią położoną. To jest to, gdzie robiliśmy miejsce komedii? Tak, zgadza się. Pizzerię, salę, zabaw, dyskotekę i lożę masońską. Tak, tak. Związek Nauczycielstwa. I ta ściana takich plakatów i trofeów. Absolutnie hardkorowe. I to, że okno tam było trzymane na kij od szczotki. Oparte o ścianę. Znakomita to była. I taka sztruksowe kotary. Tak, to jest w ogóle... Na scenie, które my, żeby bardziej uwypuklić tę fakturę, podświetliliśmy od dołu.
Jezu, te sztuksowe zasłony, to jest naprawdę kawał historii tam musiał być. To jest niesamowite. To oni zajebali, wiesz, jak sztandar wyprowadzono od PZPR-u. Niesamowite to było. No i też właściciel, który nie spotykano po prostu pogodę ducha prezentował, mimo pewnych takich sygnałów, że może być ciężko jakby poprowadzić dalej klub. No i szkoda, że niestety się wywrócił, ale zresztą trochę tych lokali też poupadało. Ale to jest, w sensie, zazwyczaj ta kadra zarządzająca takich miejsc to są niepoprawni optymiści, bo tam i tam model biznesowy się opiera na tym, że kogoś się zaharuje na śmieć. tak, albo no. Tak, tacy goście, którzy kupili klub, bo będą się kumplować z muzykami i osobami, które tu będą przyjeżdżać. I on wciska na tydzień 70 godzin roboty prawdopodobnie. Do tego, wiesz, ten kolor dosłownie zjadł zęby na tym, bo nie wiem, czy pamiętasz, że on miał też trochę tam ubytki lekkie, ale i go serdecznie pozdrawiamy, bo to z takich wojowników, to którzy są w stanie połamać sobie plecy po to, żeby co tydzień była, wiesz, impreza w rewizie, to jest kurwa. Ja nie jestem w stanie takiego poświęcenia dla niczego wykrzesać kompletnie. Więc sporo tych ludzi w sumie i tak się trochę obawiam, że pandemia ich zweryfikowała po raz już taki chyba finalny wielu z nich. No swojego czasu to był duży problem z tym, kim... Pamiętam ta pierwsza fala, jak musieliśmy przyłożyć występ. I tam na jakieś tam parę miesięcy do przodu ją się ma odbyć. Dwa dni przed dzwoni do mnie właściciel klubu, że no, ogłosił upadłość, tak. I nie ma tego klubu już. Co mam? Więc na szybko znalazłem jakąś aulę, tylko tam nie było techniki. Ja więc dzwoniłem po firmach scenotechnicznych takich, najpierw, które kojarzyłem. Myślałem, nie, my teraz przeprowadzki robimy, bo mamy ciężarówkę, to i już tego nie robimy. Dał mi numer do kolegi, a wiesz, gość mówi, że no jest sprzęt, ale już zaplombowany, bo rata leasingu niepłacona. Więc i miałem ogromny problem, żeby znaleźć działającą firmę techniczną wtedy, nie? Bo zwłaszcza, że to były najgorzej mieli, bo to te gigantyczne leasingi, to się na tym opiera. Tak, bo tam nikt nie wiesz, tam to są pasjonaci często i oni tam, wiesz, jakiś tam fiubździł Soundcrafta nakładkę numer 4500, która robi pingu, kurde, wiesz, w czwartym rzędzie. I się to, okay, twoje życie, no jakby nie. Nie on na to jest w stanie wydać, ale ten sprzęt kosztuje tyle pieniędzy, że tego się nie ma na własność w większości. To jest sprzęt popieprzone, tak, nie? I robiło się na marży takiej wynikającej z tego, że to też byli ludzie, typy i typiary, którzy to lubili. Oni to lubili. Naprawdę. To życie, wiesz, takie trochę czasem w podróży, tu właśnie spotykanie się z tymi, opowieści, tam kieliszek wypić. Tak. To było dość ważnym tego elementem. No a tutaj pożar lasu, no niestety sprawił, że tam powoli odrastają, ale na jakich zasadach, to nie wiem. Przyznam, że ja w większości się z nimi nie komunikuję, więc to możesz mieć tego, ale myślisz, że to chyba, bo niektórzy nawet podniosą, że to na dobrze wyszło branży. Znaczy no też te miejsca, które jako pierwsze poupadały, to pandemia była takim ciosem ostatecznym, ale tam nie szło jakoś super dobrze wcześniej i nagle... To tak jak wiesz, kuchenne rewolucje są i tam jest ten program, pani przyjeżdża, nie? Magda Gesser i tam na miejscu menedżer jest pijany. No wiedział, że przyjedzie. Jak to tu nic nie pomoże. Ekipę filmową mają, wiesz, od rana i ten. Zmiana menu, wiesz, tam na utko kacze w towarzystwie, to nie zmieni faktu, że typ jest funkcjonalnym alkoholikiem. I damskim bokserem bardzo często też. Bo... A przynajmniej ekonomicznym damskim bokserem, bo wymiar, jaki tam jest skurwysyństwa w tym programie, to przypomina nam, że to jest jednak praca na wyzysku głównie. I za każdym razem, pamiętaj, że tam za twoim dostarczonym szybko kurczakiem to kilka osób płakało na bank. Ale no, ja chyba bym się zgodził, że tych pierwszych, co dostali, to może rzeczywiście, że nie powinni się brać za ten biznes, ale też tam sporo takich ludzi, którzy właściwie głównie napędzali to pasją, bo nie chcieli na przykład pójść, wiesz, w kierunku, który by im zapewnił największe przychody, no to musieli się zwinąć niestety. No tak. Przykład, wiesz, no już tam mniejsza o to, ale
kilku miast, gdzie to było jedyne miejsce, gdzie nie słyszałeś muzyki radiowej i nie było piano party z tym, z Hagi Wagi czy whatever, no to oznacza też, że takie rozsadniki czasem kultury no po prostu pozdychały, nie? I wiesz, ja, mnie bardzo cieszy, że telewizor jest w każdej gminie, no ale kurwa mam. Bo wiesz, to o czym mówisz, że jakieś jest też międzymiastowa, bym wtedy powiedział, jakaś komitywa. Ludzie się spotykają, gdzieś tam czasem wyjdą, a tak to wszyscy siedzą u siebie i pierdzą w tego i patrząc, co tam nowego. Patrząc na to, jak ludzie patrzą na telewizję, nie? No to już jest dosyć smutne, ale no, mniejsza o to. To może cię spytam o inne. A pamiętasz pierwszy występ stand-upowy, który obejrzałeś? Czy to był nasz ulubiony mędrzec z tego, z Puszcza Gdańskiego, czy... Który obejrzałem. Nie, to Foie Gras Gawła. A nie, ale mówię na żywo. Na żywo to bardzo nieźle trafiłem, bo to był Leniwy Roast. What? To była pierwsza impreza komediowa, na której byłem. Z ówczesną dziewczyną. Nieźle. I poszliśmy, bo dlatego, że ty i Jasiek byliście. A charakter imprezy był taki, że totalnie nie zrozumieliśmy połowy rzeczy. Bo to była taka impreza z gatunku dla komików. Strasznie wewnętrzny. Ale wracaliśmy, wiesz, z takim, kurde, musimy tu się podowiadywać, bo... Serio? Super było. Ciekawa sprawa, w parterze, który dalej jeszcze funkcjonuje. Nie, już nie. Nie? Bo nie ma też? Parteru. Zapraszam parę dni na temu, piętro. No. What? Serio? Tak, parę dni temu. No, ale ostatni. Ja mam ten menu, które sam sporządziłem. Tak, też mam. O. Z tym takie twój wstępniak taki do karty. Coś tam napisałem. Bardzo to było miłe. Ale milsze było to, jak bardzo tolerowali nasze nadużywanie alkoholu tam i ogólnych przywilejów. To... Tak, to jest było super miejsce. To no, a drugi to był jakoś tak miesiąc później też twój występ tam. W parterze? Tak, tam jakoś tak. Kołam to miejsce, ale tam występy były ciężkie zawsze. To było kiedyś trochę były fajniejsze, tam były, ale tak, no pod koniec już tej funkcjonowania tej takiej cyklicznej sceny, to tam już było bardzo hardo. Tak, no. I co ci się tam spodobało? Podobało ci się to w ogóle? Ja przyznam, że tak jestem wytrawiony, że nie jestem w ogóle jakoś tak, że ty, zobaczyć. Jakoś tak mnie zaczepiłeś tam nawet. Kurwa, no. Chodź tu. Że ten koleś nie bawi się zbyt dobrze, pamiętam, że jakiś taki mieliśmy. Ten, tak było, bo myśmy chyba zamienili potem zdania w Lizardzie dopiero, jeśli pamięć nie myli, na zapleczu. To rok później musiało być. Możliwe, już po pierwszych peregrynacjach i naukę. No tak, bo jeśli chodzi o nagranie, to rzeczywiście Foie Gras jest chyba... To była pierwsza rzecz, którą widziałem. No. I też ona jest pierwszą, dłuższą rzeczą, która została wypuszczona w Polsce. Tak. No, ustanówmy to, że pewne rzeczy się zaczęły wcześniej. Nie, potem chyba był w Ham Solo, Tom Kanowaczyka był. Tom Kanowaczyka. Zgadza się, faktycznie. Potem pan. Na kanale Kabaret. Tak jest. Nieodżałowany. Znaczy on istnieje i dalej działa. Oni byli źródłem dosyć ciekawe, to jest encyklopedia kabaretu też. Wszyscy są wpisani, zdjęcia takie nie za duże. Chcesz pobrać 145 na 220 czyjegoś zdjęcia, to tam dostaniesz właśnie. Ale to był swego czasu instytucja, bo trzeba było się, jak chciałeś coś podpromować, to do nich wysyłałeś zawsze, żeby hej, słuchajcie, będzie jeszcze stand-up gdzieś i wiesz, i może wrzucili, jak byli mili. Więc fajne, zmieniło się, ale to rozumiem, że, ale to też muszę spytać w takim wypadku, kabaretowe doświadczenia, to oglądałeś jakieś ten, właśnie też kabarety stare? Tak, no to pasjami. Wcześniej no dosyć sporo i też pamiętam, że w ogóle jakiś z rodzicami jakimś, wiesz, w sensie też jakiś łowcy.b, takie bardzo nice. Początki, wiesz, że jeździliśmy i byłem też na kabaretonie w Koszalinie. Gdzie Kasia Piasecka robiła stand-up, jeden z pierwszych jej występów, gdzie mówiła, że jest pożobawką i ten, ja to oglądałem to na żywo. Ty tam byłeś, as it happened. Jakiś 2011, 12. Jasne. Tak, no to wtedy jeszcze, wiesz, można rzec, jeszcze może Kolos nie wiedział, jak słabe nogi ma, ale... A
ale nadbudowa była potężna. Do dzisiaj zresztą to tam można, wiesz, tam sapać i tak dalej. To są setki osób zaangażowane w produkcję takich wydarzeń i imprez. I dalej przyciągają potworne ilości osób. Ja nie jestem chyba odosobniony w twierdzeniu tym, że kabaret się w Polsce bardzo mocno trzyma i to jest moim zdaniem dalej rozrywka pierwszego wyboru dla większości osób, tak mi się wydaje. Znaczy z pokolenia, który jest grupą docelową. Tak, no, znaczy to no. Mają pieniądze. Tak, z siłą nabywczą. Oglądany jest serial na Czarek Pątewski podrzucił, jest serial na Kanal Plusie, taki dokumentalny, na poważnie zrobiony serial o polskim kabarecie. W końcu. Tak. No nie, na Kweskitu, no. Nie było żadnego, no. I no jest w ogóle ciekawe, jak oni działają, wiesz, że to ci więksi gracze, to tak. Oni wynajmują sobie hale w jakichś mniejszych miastach i grają tam dwa razy jednego dnia. Jest totalnie widno, w sensie, że to są takie warunki, w których gdzieś tam, wiesz, większość komików nie zdecydowałaby się wystąpić. Chyba, że ich cisną kredyty. Kilku znam. Dawaj, nie ważne. Robimy to. I oni sami budują te przestrzenie, w sensie, tak. Że to nie jest tak, że tu organizator ich na coś rzucił, tylko to jest tak zaplanowane, tak miało być. Jest 13 w niedzielę. Nice. Bardzo dobry moment. Po kościele pójść, tak, mordę otrzeć, wiesz, po wczorajszej libacji, bluźnieniu. Przez chwilę się nią, tą samą sławiło Pana. Nie no, tam od tej strony takiej to są, wiesz, tam... Popatrz, jakie to jest też logistyczne wyzwanie, tak naprawdę, bo to jest hardkorowe logistyczne wyzwanie. Tam trzeba ekipę przewieźć, wiesz, do dopracowania tego wszystkiego. Strójbaby. Strójbaby, co nie wypracowane. Trzeba doczytać, co ludzie myślą. I to im powiedzieć jeszcze raz. Tak, no byłem też, no strasznie dużo ludzi pracuje i byłem, wiesz, pod wrażeniem, że na przykład jeździ, ale no to też prawdopodobnie wiedząc, że będzie nagrywany serial, tak. Trochę jest bardziej reprezentatywny. Zgadza się, na pewno. Bo nie, w sensie, wiesz, dwóch ludzi do rekwizytów, dwóch takich asystentów, takich, wiesz, asystentów sceny. Raczej pewnie nie jeździ całym roku. Nie, no co ty, ale na pewno ze względu na to, żeby pokazać, jak wiesz, no też oni do Piździszewa pewnie nie pojechali tam, nie, no tak coś czuję. To mi się spodobało, że oglądaliśmy chyba wczoraj ten dokument o Popku, taki krótki, co zrobili dla ID, jakiś brytyjski dziennikarz przyjechał do Popka i spędził z nim to. Do rapera. Tak. Wspaniałe. Miejscowości, jakie on odwiedził w ogóle, to już jest kurwa taka jazda, że ten typ się nie boi niczego. Kompletnie, on każde pieniądze weźmie. Hardcore tych miejsc był wyczuwalny. To też, wiesz, jest niedocenianym też elementem, ale faktycznie, że kabaret jeździ wszędzie. On jest wszędzie. Naprawdę oni wszędzie pojadą. Cię? Idzie, wiesz, no, uwiąd instytucji kulturalnych w Polsce jest faktem. On się jeszcze jakoś tam, jest jakaś siatka dosyć takich rachitycznych tych wszystkich urzędów kultury i wydziałów wszelkich, ale oni gdzieś są, no jakby, ja wiem, że to może zabrzmieć dziwacznie, ale przynajmniej ktoś z domu wychodzi, no przynajmniej ktoś pójdzie gdzieś, wiesz, z innymi ludźmi spotka, cokolwiek, na litość boską. Nie jest tylko na chacie siedzieć i wiesz, patrzeć kurwa w siebie. No nie, ale czy ty no tam przykład... jest dosyć spore wydarzenie takie, w sensie czasem gdzieś przyjeżdżasz, mówisz, wiesz, i jakaś pani mówi, że no dwa miesiące temu był kabaret Nowak i... Nice. I tak. Jako byli? Ten. Wow, no to za 7 miesięcy będą małe nowaczki. Też jakby można było prześleć. Nie. Oczywiście nie imputuję tutaj kabaretowi Nowaki zapłodniania jakichś kobiet po kocie. Sugeruję coś rzecz odwrotnego. A bo właśnie, bo teraz była jakaś ten, kurwa, jak już wiedziałem, że jak przeczytałem w Polityce o sketchu kabaretowym, to wiem, Nowówka. Wiedziałeś, o co chodzi w ogóle? Tak. No. Twoim zdaniem to ma jakiekolwiek znaczenie, czy po raz kolejny liberalna bańka się, kurwa, rzuca na wszystko, żeby Kaczora dopierdolić? No jak jestem na takiej grupie na Facebooku Sympatycy Katarzyny Kasi,
To jest pani, która... Tam musi być fajnie. I ja poznałem zresztą panią Katarzynę Kasię, ale i jest super osobą i tak nie za bardzo ona ma kontrolę nad tym, chyba to powstało w ogóle jakoś obok, tak, że ona nie ma z tym żadnego związku. No tak samo jak grupa sympatycy Korwina, Janusza Korwina-Mikkego w pewnym momencie wyrzuciła Janusza Korwina-Mikkego. I to jest grupa, gdzie są tacy bardzo zaskakująco nienawistne osoby. No i tak, tam zdjęcia pana Romana Żurka, czyli autora tego sketchu. Tak. Latają cały razem czas, jako właśnie, że bohater narodowy, tam to z ogromne prezydentem słowo. Zełańskim, prawda? Ale to, jakie tam są pokłady w tych osobach, to słuchaj, to jest niezłe. Badanie społeczne dość jasno wykazały, że jeżeli chodzi o zacietrzewienie, to i bym powiedział takie życzenie naprawdę źle, no to nie ma przesadnej różnicy, bo to jest pewien typ osobowościowy. Nie mówimy o pewnych, i to jest dziwny symetryzm, który ja teraz czynię, ale tak naprawdę zło jest w nas. Nie, i możemy je, wiesz, ekstrapolować na kogoś i tak dalej. Tak, bo tam w sensie ten wektor wygląda tak sam, tam jest tylko zwrot w przeciwną stronę. Jak sobie, to jest w ogóle swego czasu z tatą mieliśmy ten super. Wiesz, takie przełączanie telewizora między szkłem kontaktowym a w telewizji, który jest analogicznym programem TVP. I ci ludzie mówią zazwyczaj dokładnie te same rzeczy, tylko kierują je w przeciwną stronę. Nie? Zwłaszcza, że w obu wypadkach to jest, ta satyra jest taka świętopierdliwa, taka po prostu. Tak. Jak to mawiał nasz wspaniały kolega, przez ręczniczek. Nikt się nie chce powrócić, co? Ja nie wiem. No, i popatrz co on... No są to słowa ministra, które nie przystoją się tak. Kościół, system jest kurwa, to jest, oglądasz wrestling im kurwa mi nakręcasz teraz, że to jest prawda. Ja pierdolę, weź mnie ten kolesia kurwa skremowali na lewiźnie, wiesz, i pewnie gdzieś siedzi na boku, bo nie mógł oddać pieniędzy kurwa, i ty będziesz gadał o jakimś tam, no i cóż tu mamy po prostu taki wesoły baby, który by, weź zapnij mordę, to trzeba odbierzmy być telefon. Tak. I tam zazwyczaj dzwoni. Halo? Czy ja się już zadzwoniłam? Tak, jest pani na mnie. To ja... Czy wszystkie pozdrowienia dla pana Krzysztofa, który dalej bardzo dobrze, że u nas tak mieli. I ja panu powiem tak, ja jestem osobą starszą. I tak jak było, to nigdy nie było. Czyli koniec czasu. Zbieradalaj. Tak, to jest niezła proporcja kosztu czasu antenowego do istoty tych telefonów. Realnego. I ja potrzeby w ogóle powiedzenia. Tak. Jak ktoś mi jeszcze raz powie, że wiesz, bo władza się boi śmiechu. Tak, kurwa. Hitler w szczególności się bał, że go Chaplin go parodiował. Pamiętasz jak ten film? Dyktator obalił Hitlera? Tak, ja nie pamiętam. Ja całego nie widziałem, ale... Nie, na końcu nie jest tak, że Hitler ustępuje i to się naprawdę zdarzyło. Nic się nie zmieni od śmiechu. Tylko od politycznej akcji. Chcecie coś zmienić? Benzynę, butelki i dopiero... Nie, oczywiście nie wzywam, bo... Chciałbym dwie rzeczy wyprostować. Nie sugeruję, że kabaret Nowaki jest obowiązkowo zapłacany. Ani nie sugeruje insurekcji. Także owak, śmieszy mnie to, że wiesz, że taka naskórkowość tutaj jest jako kontrowersyjność kurwa przedstawiana, że system jest zepsuty głęboko do cna, prawda? I oni mi pierdolą tutaj, wiesz. Jest kurwa kilkadziesiąt budżetów takich, wiesz, gdzieś wyprowadzonych w formie jakichś fundacji, budżetów celowych i tak dalej, ukryty dług publiczny z rzędu 700 miliardów dolarów, a oni się pierdolą tam kurwa jeden z drugim, że nie dostali, co? Weź, to nie ma znaczenia. To nie, też nie oznacza, że nie należy nic robić. Trzeba kurwa wszystko robić. Trzeba się interesować polityką, ale nie z doskoku, kurwa. Wstyd straszny po prostu. No nieważne, no nie wiem, ale to czy ale wiesz, no kabaret wyrastał jednak ten taki zaangażowany z systemu, w którym no, mówienie pewnych rzeczy miało reperkusje, no nie jakieś większe, ale tutaj tak jak nie widzę za bardzo tych reperkusji, no mimo wszystko, bo jeżeli ktoś mówi, że wiesz, nie zapraszałem mnie do TVP, no to nie jest jego przyrodzone prawo, gwarantowane konstytucyjnie. To pan Jan Pietrzak miał wiele rad. Nie zapraszam, no bo bombisz. Ja widziałem twoje występy, dajesz dupy ziom. Więc
Czy twoim zdaniem to jest już taki moment, gdzie, gdzie ktoś pomylił, jakby wiesz, że właściwie mamy do czynienia z jakąś tam represją, podczas gdy no, nie jesteśmy w stanie nawet z tych środków, które mamy, skorzystać, żeby coś zmienić. No i zresztą, czy ty w ogóle uważasz, że komedia coś zmienia? Czy raczej zmienia tylko status finansowy osób je wykonującą? Nie, no wydaje mi się, że może. No i że, że gdzieś tam może się ocierać o takie rzeczy. Znaczy. Słuchaj, ocierasz się o rzeczy, to może kotku. No mu zostawmy. Ale czy. A czy uważasz, w sensie, no od żartu raczej się nic nie zmieni samego w sobie, ale już może być jakimś, wiesz, zalążkiem, no. Tak? Który, no tak. A patrząc na to przez pryzmat, wiesz, tego jak ludzie podchodzą do informacji teraz, to czy nie szkodzi trochę opakowanie wszystkiego w żart? Wiesz, to tylko tak mówię teoretycznie, nie oczekuję tutaj, że powiesz co i jak, ale czy czasem ta wiadomość, którą chcesz przekazać przez to, że wszystko musi być że rozwadniasz jej treść, tak. No. Ta. No ale w sensie, dlaczego bo to zakłada, że ktoś miałby chciałby się z żartów dowiedzieć rzeczy. No, bądźmy szczerzy, większość osób tak mniej więcej spogląda. Ja nie znajdzie informacji, jeśli ona ich nie bawi. Mm-hmm. Albo nie, wiesz, nie. Na jakimś poziomie. Te no tak, te takie memy. Memetyka jest jawnym tego przykładem. No tak. Gdzie trzeba wszystko poporcjować na absolutną papkę, bo inaczej nie jesteś w stanie przyswoić dłuższej wiadomości. Więc chyba, jeżeli ktoś by miał jakiekolwiek pretensje do tego, żeby polepszać dobrostan informacyjny ludzi, to powinien albo robić to zdawkowo, albo nie brać żadnych kompromisów. Mm-hmm. Żadnych, kurwa. Tylko jebać grubo, albo się zamknąć na sam koniec. No, znaczy przynajmniej w tym temacie. No ale wiesz, to są różne sposoby na to, żeby powiedzieć komuś, że zwrócić na coś uwagę. Nie zawsze trzeba mówić, być dosłownym, prawda? To jest chyba. Tych dosłownych jest dużo, kurwa, ludzi, bym zauważył. Co mówią, jak jest. Nie wiem, czy oglądasz. Na początku miałem taki ten romantyczny pomysł, żeby jakoś tam ci, wiesz, to odbić jakimś prawdziwym przykładem. I cały czas w głowie, w sensie, że był jakiś żart, który gdzieś tam miał jakieś swoje, tak, że właśnie, wiesz, konsekwencje, ale nie znalazłem żadnego takiego przykładu, co może potwierdzać. Jest. Tak, no. Pamiętam, że, no ale to ciężko nazwać żartem, w wyborach meksykańskich, kiedy chyba Felipe, nie Calderon, ten co był po nim, no to cała kampania była pod hasło, tutaj imię, nazwisko tego prezydenta, jebać twoją starą. Wszyscy tu krzyczeli cały czas. Jakkolwiek to brzmiało. Trochę rozumiem, nie? No ale to jest, to nie żart. Ale nie do kogoś, tak ogólnie. Nie, do niego, nie. A, do niego. Do niego. I ludzie to krzyczeli, wiesz, cały czas, gdzie był jakiś wywiad, to cały czas też podbiegał. Jedna jego stara, która tam... Ona nie żyła już na tym etapie, w ogóle to jest taka jazda. Może to i lepiej, no, jak słyszysz, że tłum ten... Tak, i to... Ale nie nazwałbym tego powodem, dla którego ktoś utracił. W Stanach Zjednoczonych można rzec, że tam czasem są, wiesz, ze względu na absurdalną rolę tego szumu informacyjnego, to tam czasem tak jest. Nie wiem, czy to cię interesuje, ale tam jest... No i taki dużo bardziej, w sensie ten element taki show, no nie? Tak, prezencji. Że to jest show biznes dla brzydkich ludzi. Zgadza się. Ciekawa sprawa w sumie, bo wiesz, przykładem, który zawsze podaję, jest kandydat, on się chyba nazywał Mark Dukakis, który w latach 90. z Bushem miał się walczyć i on dał się sfotografować w czołgu, w takim hełmie głupim i, mhm. i potem było, i wszyscy mówią, no ale tak się jeszcze tak, to nie to do końca go utrąciło, tak naprawdę tam prawdopodobnie też było jeszcze wiele więcej innych rzeczy, nie, ale wszyscy wolą pamiętać taką formę anegdotyczną niż rzeczywistość, bo to ona jest trudniejsza zawsze do przywołania. W Polsce myślę, że jak ostatnio sobie tak porównywałem, to wiesz... Marszałek Terlecki dał się sfotografować w śmiesznym hełmie. Nic mu do niego nie zaszkodziło. Myślę, że on, jego... Stary, no przecież pan był marszałek Sejmu, pan Kuchciński, no tak. Musiał, wiesz, bo niby latał samolotem, a po co tam latał, to już jest w ogóle
Może wśród dżentelmenów nie powinniśmy debatować na temat tego, czemu on tam latał, ale to jest kurwa wstyd. Chuj. Gdzieś tam są taśmy, nie? I tam siedzisz tylko, no to fajno. A on dalej siedzi, nic się nie zmieniło, dalej będzie tym typem, nic się nie stanie. Więc jakby polityka, nie lubię też ludzi, którzy mówią, że się nie interesują polityką, bo potem na nie, tak jak mówiliśmy, no, nawet nie wiedzą, kurwa, kto ich dyma. No, to, tak. Politycy kłamią. Tak. No to ciebie jak ktoś cię okłamuje, to się dowiedz o nim coś, no przecież to nie jest dobrze, poznaj jego kłamstwa, no. Tak, to zazwyczaj właśnie są takie, a ci politycy, to tak. Oni wszyscy i są załatwione. Ci... Ale ja którzy, już... co? Patrz, umyte rąki. Ja jestem uczciwy obywatel, bo się nie interesuję. Rozumiesz, jak do czego doszło? Żeśmy najgorsze swoje instynkty przybili do kilku kozłów ofiarnych, które nie chcą umrzeć. Nie chcą się złożyć w ofierze, tylko nas co chwilę kurwa podszczypują. Bo tak to, jaka była zasada kozła ofiarnego, on był dosłownie, wiesz, wyzywało się tego biednego koziołka, tłukło, przypinało się do niego wszystkie ten i się go wypędzało z wiochy. No a tutaj teraz jest, ci ludzie żyją wśród nas i jakby, czymże oni się różnią od nas? Niczym. To są ci sami co my i tyle, chuj z tym. I, wiesz, jeżeli tylko, że w obrębie sketchu kabaretowego Neonówka nie można takich rzeczy powiedzieć, bo to by było, no napiąłbyś, kurwa, pościągał maskę, kurwa, tam. Słuchajcie, nie ma żadnego podziału, bądźmy ścieżki, kurwa, co to jest, o czym my pierdolimy tutaj w koszalinie, wy się dowiecie prawdy o tym, kurwa, o sobie. Dziadek pisowiec, wnuk, kurwa, peowiec, weź chuj się, trąc mi, kurwa, łopetynę i tyle, tak to się skończy. Także tyle z polityki. Nie no, ale wiesz, ja też cię nie chcę wypytywać, ale... W dobrym humorze dzisiaj jesteś. Bardzo, widać, że się wyspałem. Nie mam. To jeszcze ostatnio ciężka sprawa. Ale to może w drugą stronę. A kiedy było... Co było pierwszym nagraniem, jakie zrealizowałeś? Bo to też może być ciekawe, myślę, dla wszystkich, którzy są fanami tego charakterystycznego dźwięku. Tomek Kołecki. Legendarne nagranie. Cole J. Simpson. Hell yeah. Tak. To pierwsze nie wyszło nigdy, bo tam chyba ze 2 czy 3 razy to nagrywaliśmy i weszła wersja ze 107 w Gdańsku. Tak. No to bardzo dobre miejsce w sumie do nagrywania. Nawet na takie rzeczy. Oczywiście bardzo śmieszne. Super fajnie. Tak, no tam jest. Trasę stadionową. Tam jest bardzo fajnie. Mm-hmm. Ale co ci w ogóle skłoniło do tego? Czy to było tak, że miałeś sprzęt i tak pomyślałeś, że... Nie, zupełnie odwrotnie. No tam parę było elementów. Mm-hmm. To lockdown też był takim niezłym, wiesz, do szukania jakichś nowych zajęć, bo no ile jesteś w stanie siedzieć i nie robić nic. Ja wtedy dosyć wysokiej intensywności życia. Mm-hmm. Nagle, wiesz, to ściska pauzę, no i tak, no, 3 tygodnie nadrobisz filmy, książki i płyty, które chciałeś, ale potem już się nie ma czym zająć. I ja sobie pojechałem jeździłem do szkoły filmowej w Krakowie, bo pomyślałem, że dobrym pomysłem, i też drugi taki element, który pewnie kojarzysz, to, że nieustannie nas oszukiwali na tych nagraniach. O, w sensie, tak! To jakiś po prostu przychodzi cwaniak, który... Dobra, ogólnie... O, przepraszam. Halo. Który opowiadał. Tak, no mówi ci jakieś rzeczy, ty nie masz o tym pojęcia żadnego, ale czujesz, że mydli ci oczy. No mówisz, przysłona tu na 2.8 coś i na koniec nic nie wyszło ostre, tak. Więc nie mamy niczego, więc po prostu pomyślałem, że będzie dobry czas na to, żeby nie dać się oszukiwać. dowiedzieć się, co wiesz. Papa Marx byłby dumny, samouświadomienie tak zwane. Wspaniale. No faktycznie, bo jak sobie pomyślę o tych realizacjach wcześniejszych, ja akurat miałem względnie dużo szczęścia. Tak, no ty miałeś... Ze względu na to, pierwsze nagranie to w ogóle były typki, które robili reklamówkę dla Stand-up Polska i w sumie się dobrze nam zgadzało. A mówisz o pełnej alienacji, czy tym pierwszym twoim, który nie wyszedł? Nie, tamto to w ogóle robiliśmy po takim pokątności, że to się w pale nie mieści na taką starą kamerę. Ja nie byłem w stanie odebrać tego materiału wideo chyba przez 2 lata i potem odebrałem tylko audio. Jak to przesłuchałem, mówię, opatrzność czuwała, że tego nie wypuściłem, to był taki syf.
Nie, to się ładnie zestarzała pełna alienacja. W sensie to się do dzisiaj. Ja tego nie widziałem. Dobrze, przyznam, że nie obejrzałem. Musisz zaufać mi. Drugi raz go nie obejrzałem, jak tylko wychodził. Ale to było ciekawe, bo tam w sumie pogadałem z moim kolegą z Wrocławia, bo stwierdziłem, że z Wrocławia to nagram. Tam mieliśmy trochę kłopotów takich terminowych bardziej, wiesz. Mhm. A potem się już udało coś tam razem zrobić. Dobrze. No ale to w sumie jak tak policzysz, że ty masz tam już chyba kilkanaście tych tak realizacji. No zapasów. Pewnie 10. W sensie 10. Tak. No trochę więcej. No licząc te, co nie wyszły, to w ogóle, bo przecież tam tak, niektórzy to tak, lubią no. na 40 okrętkę. O, przy 40, ten kilka. Żart! No, ale to jest super, to jest w ogóle jakoś tak strasznie, wiesz, no, mi to sprawia ogromną przyjemność, tak? Nie? Tak, tak. I tu też się pojawia jakaś taka rzecz, która, gdzie w sensie, no taka, gdzie jakaś, wiesz, nowa zajawka. Mhm. Tak. No i oglądanie, wiesz, rzeczy tak pod warsztatowym kątem jest, mm-hmm. jest wiesz, że wracasz do specjali, które lubiłeś, żeby zobaczyć, jak są zrealizowane. A, nie pomyślałem o tym. Bo wcześniej nie zwracałeś uwagi na ten element, nie? Racja. W sumie wiesz, że tutaj też stawiamy tak często na piedestale te wszystkie amerykańskie formy, ale tam... Różnie z nimi jest. No, oglądałeś tego? O, Bilabera, pewnie mówisz o tym, Life at, no to jest... Co się stało? To znaczy świetny materiał, naprawdę tak, dobrze się tego słucha, ale... Tak. Żeby tam chociaż postawić wyżej tą ten światło, przecież tam ludzie co chwilę przechodzą przez. On jest śmieszny, bo tam jest tak, on jest skadrowany tak z góry, jak on jest wkurzony, jest Bilemberem, który krzyczy na ludzi, tak jak zazwyczaj. To on jest tam śmieszny wręcz, bo on jest w ogóle niegroźny w tym. No. Nie pomyślałem. Ma inne kolory w każdej z kamer. Taki jest dziwnie taki przepalony, te oczy czerwone, przerażające. On tam się niewiele zgadza. Ale to wynikało chyba z obostrzeń pandemicznych, wiesz, bo to jest nagrane w centrum pandemii i Colorado jest jednym z niewielu stanów, gdzie... Ale sporo, bo tak, takich specjali, które jak sobie, Life at Comedy Store albo Hilarious Louiego są też dosyć ciekawie, w sensie, że on łamie wszelkie zasady montażu, nie? One ładnie wyglądają, bo to na kamerach Reda wszystkie były, mówię o Hilarious, to był taki też spory... Reda prowadzącego tego. I od niego pożyczyli, tak, to są kamery Reda. Słuchasz takie, w tle nawet. Ale tak, no on łamie, i domyślam się, że to w jego przypadku to jest tak, on miał też... w wyniku, w sensie, że to nie jest, wiesz, że to nie wyszło tak przypadkowo, ale faktycznie wszystkie te, na przykład sceny, gdzie on odgrywa, wiesz, wszystkie te aktauty i dialogi, one są na jakimś takim, w ogóle ledwie, wiesz, na jakimś super szerokim planie, tak. gdzie w ogóle nie widzisz tych zmian i... No, ale domyślam się, że tak miało być, nie? On też dużo miał pretensji takich reżyserskich, jego chyba nowy film jest teraz do obejrzenia w końcu po tym, jak tam Louisa miał... C.K.'a? Tak. Znowu został, jest wypuszczony przez tę jego stronę, bo to... Choć ciekawe, ale co to jest za film? To jest jakiś... Fabularny. Joe List chyba gra główną rolę. Pełnometrażowy? Tak. Ja nie wiem, czy tam fabuła nie jest... Ja nie wiem, to czy jeszcze jego córki nie grają tam? Świetny pomysł. Mieszać rodzinę, kurwa, do swoich ale to tak, chorych ja w ogóle to jestem uroczy i teraz jak to zobaczyłem u Louiego, to trochę też zluzowałem z tym, w sensie, że on wychodzi na scenę i w ogóle światło się nie zapala na czas, w sensie, że ludzie go widzą, jak on już jest w połowie sceny, a on macha tam, wiesz, że to jest wszystko takie uroczo niedopracowane, w sensie, że to jest nie takie niedopracowane, ale to jest takie dla niego charakterystyczne. No ale to chyba dobrze, bo wiesz, dzięki temu też ten wieczór nie jest jakimś, bo to dalej jest jednak mimo wszystko występ. Tak. I niektórzy bardzo dziwnie do tego podchodzą, że jakby nie najlepiej jakby tam były śmiejące się roboty, żeby można je było ustawić na czas. Tak. I oklaski tu, za mało klasków, tylko 4 razy mi przerwano mi moją aprobatą. Czemu nie dostałem tyle aplauzów? Ty jesteś pojebany, kurwa? To jest występ, też ludzie zapłacili, ja wiem, że to jest ważne. No fajna jest ta surowość taka, nie?
Ona jest we wszystkim zresztą, no oprócz tam, dobra, odstawiam na bok jego zachowania, ale też ta strona jest prowadzona w sposób taki mega oldschoolowy, wiesz, tam newslettery, też clicking, te elementy aktualności, te wszystkie krótkie fragmenty, które są wrzucone w YouTube z takim wielkim www.louisck.com bitym na samym górze. Bardzo mi się to podoba. Sam się zastanawiam, czy nie kupić jakiejś strony takiej, gdzie też będzie ją tak po chamsku, wiesz, i tam nic nie będzie. Nic nie można kliknąć, jedno nagranie wielkiego fuckera, ale może już starczy. Pamiętam, a oglądałeś Dave'a Attella, ten Roadwork? Taki... Nie. Uff, nie. To jest w ogóle pokaz niesamowity, bo to jest tak, że on chyba znalazł z 5 najgorszych lokali, do jakich można się nogę postawić w Stanach Zjednoczonych, w Filadelfii, wiesz, jakiś taki Tiki Bar gdzieś, kurwa, na Key West, stary, to jest taka nędza. I on, przecież jak on wchodzi, on zawsze daje kamerę, taką handhelda komuś z publiczności. I to też jest zawsze elementem występu, bo on wynajduje największych degeneratów. Świetny jest ten występ, bo też materiał, który on tam prezentuje, jest tak niesamowicie wiesz, tam jest tak, ale z drugiej strony cały ten anturaż tych odpadającej farby, tych ludzi takich. No to koniecznie. True Greed Americans. Nie jacyś tam piękni, wypęknioni, tylko w takich XXXL koszulkach gigantycznych, ściskających te właśnie napoje w stylu hawajskim. Wspaniała sprawa. Ale też, a czy jest jakiś taki, który materiał, który obejrzałeś, który ci w ogóle zaimponował pod względem właśnie już nie samej zawartości, ale realizacyjnej? No, Make Happy Bobernama, to jest wzór. To jest nieprawdopodobne, to jak to jest, to jest świetnie zrealizowane, wymyślone, dopracowane, tam wszystko jest wcześniej, wiesz, w sensie tam montaż jest, bo jest, no tam się wszystko zgadza, nie? Tam jest chyba z 6 kamer, gdzie każda jest perfekcyjnie oświetlona, światło kontrowe, rysunek, wypełnienie, wiesz, i jest tak, że światło się przełącza razem z kamerą, co oznacza, że montaż był zaplanowany jeszcze przed występem. Tak. No w sensie, że już wtedy tam jest wszystko, no bo Bernam jest geniuszem, nie? Tak. Szkoda, że takim kurwa śmuci koniem pierdolonym, ale co zrobić? No zazwyczaj tak jest z wolnymi ludźmi. Tak, nie lubią innych. No pewnie siedzą i tylko ech. Ostatnio kolega z tyłu powiedział, że tam... Ty widziałeś ten Insight? Nie. A nie, Make Happy oglądałem. No. Przypomniałem sobie, Insight nie oglądałem. Okay. Make Happy oglądałem, tak. Bardzo mi się to podobało. Super to jest. Znaczy, ale to jest taki materiał, który nie śmiesz na takim poziomie, nie wiem, wiesz, że siedzisz tam w pokoju i się śmiejesz na głos. Tak, bo że tylko... żółć się spierdziowy. Albo że biedak. Nie, ale z Seinfeldem tak mam na przykład, nie? Że wiesz, że ach, o tych spinaczach, no jest tak. A to zupełnie tak nie, tylko wiesz, że... tylko no, super się to ogląda, nie? Zgadza się. To jest w ogóle jedyny przypadek, gdzie można mówić, że mamy do czynienia z potężnym tak, i uzasadnionym przekraczaniem tych ram gatunku, bo czasami siedzisz i tak widzisz tylko... No, to jest twórca, wiesz, taki w ogóle w pełni... I to też rzadko się zdarza, żeby ktoś miał na tyle... W sensie, żeby jakikolwiek twórca miał na tyle dużo warsztatu, że totalnie... na każdym gruncie on to kontroluje i to jest wymyślone i zaplanowane od początku do końca. Muzyka, wiesz, to jak to wygląda i co tam się dzieje. A może też, wiesz, spora szansa, że mu menedżer wszystko ustala. Ruszył potem wielką trasę menedżerską, gdzie... Tak. Plakat. Ale też od takiej biznesowej strony to też jest ciekawa postać. On jest. Wiesz, on Insight nagrał w domu, który grał w dom z ulicy Wiązów, tak się nazywał ten horror. Okay, tak. On wynajął Koszmar z ulicy Wiązów, tak. I on no i on w tym samym miejscu to zrobił, tylko powiedział o tym w jakimś podcaście po roku i to tak mimochodem przez przypadek. Nie? Masz w ogóle tak, wiesz, coś. Masz taką kartę do w ogóle jakoś do może tam do jest coś takiego, czego jeszcze nie zauważyliśmy, które się do tego odnosi. Na pewno są jakieś smaczki, wiesz, dobrze, niektórzy lubią tam poukrywać jakieś tam wiesz, bzdurki. I dla świadomych to może być jakaś tam dodatkowa gratka, ale w jego wypadku ja bym chyba go nie podejrzewał aż o taką grę, wiesz, takie kuglarstwo, bo
Bo mi się to ostatnio widzę ten taki, wiesz, tam ciężko się wyróżnić, tego jest tak dużo. Jeżeli, wiesz, patrzysz na to, co Harry Zaleski tam wrzuca, to jest kurwa co tydzień jest kilkadziesiąt specjali, jakichś kurwa z dupych takich fatalnych, to niektórzy myślą o gimiku, nie? No to zrobimy coś takiego, wiesz, albo będzie, o, to będzie jedna wielka historia, nie wiedząc, nie, że to było robione 15 razy i to wszystko jest takie same i niewiele się różni. Tutaj ja bym go nie podejrzewał o to, że on tam byt, wiesz, robił triki na nas tam tutaj, machał kluczami, żebyśmy się nie No zorientowali, to nie. tam w ogóle tak jak Stany porównać, u nas jest jakaś taka bardziej też większa dbałość, wiesz, że żeby jeśli z kilku występów tam montujesz, to żeby to koniecznie zakamuflować, coś, że wtedy wiesz, używa też, żeby nie było, bo się kiepsko montuje, jeśli widzisz poziom wody. No nie, no bo to No się gdzie? potrafi zmieniać, a potem Na oglądasz sobie Wiśle? jakiegoś, nie, no w Aha, w szklance, że ona szklance, się zmienia, no i wiesz, jest parę osób, które to dostrzegą i jest duża taka dbałość i nacisk na to, a oglądasz, wiesz, Chappelle'a i on mówi premis do publiczności, w której siedzi gość w niebieskiej tak. koszulce, potem mówi puentę, jest reakcja i tam siedzi jakaś, wiesz, Może wyżej, totalnie wiesz, w inna trakcie. publiczność i w tym miejscu siedzi pani w pomarańczowym, nie? No tak, tak powinno to wyglądać, wiesz, to chyba Chris Rock zrobił taki, że on z trzech różnych, dramatycznie różnych występów wybrał te swoje jakby, no, bo to był występ Londyn, Los Angeles i jeszcze jakieś tam miasta anglosaskie i potem to sklejał i tam nawet, wiesz, inny ubiór i tak dalej. I tak po pewnym czasie oczywiście mózg się przestawia i zaczyna leczyć te wszystkie i zasypywać te dziury, ale mimo wszystko gdzieś tam jakaś ciągłość powinna być. Jak mi się zdaje przynajmniej. Zresztą na sam końcu, wiesz, to jest, jeżeli zrozumiesz, o Ale co był taki chodziło. koncept, to robił, kto to robił, że zaczął od małego klubu, a skończył na jakimś, Maria Bamford. nie, to w sensie tego nie widziałem, ale to był Sandler? Okej, okay. To ukradł Mary Bamford. Tak? Tak, jej, ona ma świetny Tam jest materiał, każdy więc. beat z innego miejsca, Aha. gdzie po prostu jest coraz, wiesz, Coraz coraz większy. większe miejscowy, tak, od jakichś Tak. takich No pierwszych do... to u Bamfordowej to było tak, że pierwsze to ona występuje przed mężem w domu, potem przed swoją chatą dla ludzi, dla których robiła yard sale, czyli tą taką tą, potem w takiej miejscowej kręgielni, W taką potem. wyprzedaż garażową? Tak, dokładnie, tak. Potem w takim klubie małym, a potem w takim dużym teatrze, nie? I to bardziej to super, że finał to jest takie wielkie, takie i to jest, wiesz, od tego do tego, do tego, do tego, ta kręgielnia w szczególności jest wyjątkowo szkaradnym miejscem do występowania, tym bardziej, że ona Fajnie. występuje dokładnie na tych torach, nie? I ludzie siedzą w tych wiesz, przy tych stolikach i tak się, Jezu, jak daleko, kurwa mać! Jak tak patrzysz od tej strony takiej praktycznie, mówię, to, o, no jest dobra, jak tego nie spieprzyła, to jest naprawdę Tak, nie. ale to w ogóle jakie musisz mieć, wiesz, jaką pewność siebie, żeby, no, tak, wiesz, Na że... tym etapie chyba musisz mieć pewność raczej tego, że przyjdą ludzie, którzy pójdą z tobą w to, tak mi się zdaje. Wiesz, bo to w jej wypadku ja bym poszedł na jej występ, kurde, day and night, bo na pewno nie będzie to coś powszedniego. Super. To nie będzie typ, co wejdzie i wiesz, właśnie powie, że patologia kradnie. Pani Potocka na wieczorze antykomediowym, był świetny. No. Żart teraz, stand-upowy. Dziewczyna kebaba niosła i żył, ukąsił go. To z tych takich nowszych. Jezus, co za strzał z sonicznego działa we wszystkie tryhardy nasze skupione. No nie wiem, ale czy ty się zastanawiałeś też nad tym, żeby, bo mówiłeś, że też kogoś będzie dotrudniał, jakby dotrudniał, jest takie słowo? Chyba nie. Jakby, bo do tej pory to wygląda, jakby to wszystko było na twojej głowie, nie? Tak trochę dużo jebania, jak mi się zdaje. Ale co Bo w ogóle masz na czy, myśli? a nie wiem, nie, szczerze to W nie sensie wiem. pytasz, ile osób? Szczerze to mnie trochę głowa boli, strasznie jest duszno dzisiaj, nie? Czy mi się Tak, wydaje? to Tragiczne prawda. jest, pogoda jest taka, kurwa, daj spokój. Więc nie wiem, jakie pytanie. Możemy je skasować, jakieś inne zadam. Kurwa, nie wiem, człowieku, co, powiem ci tak, że a gdzie ty myślisz, że tego, że kiedy będzie telefon od tego, od Netflixa do kogoś w końcu, czy nie będzie raczej?
Czy już No, był? po tych zapowiedziach, bo tam jakieś. Teraz się tam strasznie Netflix dostał, nie? Bo po tych zapowiedziach, że nie A. będzie można dzielić tych kont, tam jakoś giełda. I Wow. wycofywali. Wiem, że wycofali finansowanie wielu projektów, tak na etapie developmentu, wiesz. Dobrze, że tak, ale Które były, to Sandmana sporo dokończyli. poszło, nie? Tam się ten, ale to. Ale ty wiesz, stand-up jest dość tani, no nie jest drogi, to jest Tak, realizacja. no to Nawet w prawda. porównaniu z głupią galą kabaretową to jest taniej. Jeżeli oczywiście nie pracujesz z megalomaniakiem, który zażyczy sobie 95% No dobrze by swoich było, bo ta taka, pieniędzy. wiesz, ta dyktatura YouTube'a, w sensie coraz bardziej to konieczność cenzurowania rzeczy, żeby one nie zginęły. Trochę racja, no tak. To w ogóle jest jakieś piekło, bo to już autentycznie ludzie tworzą pod te Tak, pod wymogi algorytm. algorytmu. I masz, wiesz, masz zmontowany materiał w pierwotnej wersji, tak jak okej, jest żółty dolar, no to musimy, no to za to i to. To albo to wyrzucamy, albo wiesz, i musisz, no to spróbujmy gdzieś to ukryć, wiesz, Tak. i zaczyna się jak, no dosłownie walka z cenzurą, nie? A Ale, jeszcze teraz aha. tam ten. Sebastian, ale tylko powiem, no ja widziałem wystąpienia tych wszystkich fanów technologii i oni powiedzieli, że więcej połączeń to więcej wolności. Więc nie wiem, o co ci chodzi. Nie, ale to jest ciekawe, że czyli miałeś taką sytuację, że musiałeś coś przemontować pod tego? Tak, Serio? no Olsie. to zdarza Ale co, aha, się. bo I wrzuciłeś jeszcze wcześniej i teraz, oni dają wtedy sygnał, tak? tak, bo teraz w A. sensie możesz sobie sprawdzić, czy tam Co za jazda. to działa, nie? No przynajmniej miło, że można, I tak, tak już nie? coraz szybciej, ale teraz tam się trochę zmienia, bo to już nie tylko o przekleństwa chodzi, tylko wiem, że mają duży problem ludzie, którzy robią podcasty True Crime, bo już samo wiesz, takie słowa jak gwałt czy zabójstwo, Tak. wiesz, morderstwo, to już jest jakieś Szczególnie takie mega wrażliwe jak je i pochwalają. nie te. I namawiają do tego. Też jakieś takie rowerowe kanały, wiem, że jest duży problem, Ciekawe nie? dlaczego. Ze względu na intensywność debaty wokół pewnych elementów cyklistyki. No tak, no wiesz, algorytm jest ślepy i on jest, nie powiedziałbym, że w czyich rękach, ale on jest jakimś takim potwornie takim, wiesz, wygodnym narzędziem do rozpraszania odpowiedzialności. Ale to też to, co mówisz, a czy ty uważasz, że w ogóle to jest dobrze, że jest jakakolwiek forma takiego wyszukiwania, to słowo oznacza to, koniec, w takim wypadku, my już wiemy, co ty chciałeś powiedzieć. Czy to jednak każdy zasługuje na osąd w ramach ławy przysięgłej złożonej ze sobie równych. Zastanawiam się, no bo z jednej strony zniknęło bardzo dużo szkodliwych filmików, na przykład homofobicznych. Tak. I jeśli za jednym zdjętym, za jedną recenzją roweru idzie 10 homofobicznych zdjętych filmów, Czas to. się przerzucić na bieganie. Sorry, Kiedro, ale jest out of To business. moim zdaniem, wiesz, no, na pewno będzie trzeba szukać innego, wiesz, innej platformy do dystrybuowania rzeczy. Ten model taki najuczciwy, ten, który Louis robi, wydaje mi się bardzo uczciwy, tylko w Polsce też odważny, Bardzo. Była bo taka próba przecież. Nie wiem, czy pamiętasz. Abelarda z jeszcze Bez to. cenzury. Tak. I niestety to się spotkało z Kosztowało apl. to 5 I złotych. to był skandal Tak. dla niektórych. Tak. No i jestem ciekawy, no tylko też z drugiej strony, wiesz, no skąd ludzie mają się dowiedzieć? To jest też wygodne, nie? Tak dla ludzi. Zgadza Zasubskrybują się. twój kanał i jak coś jest, to widzą, że jest, Traktując nie? to jako to, czym. No tak, ale trzeba wyjść w innym trochę może kierunku, że jednak najważniejszym elementem jest ten występ na żywo. On jest najważniejszy. Nie jest nic innego ważne. No Znaczy reszta tak. dobrze jak jest, dobrze jest jak jest tam, wiesz, TikTok rozhulany czy cokolwiek. To jest bardzo fajne, wszystko jest bardzo dobrze, No ale to jest. tylko jedna rzecz się liczy. Czyli to spotkanie tam, no i nic więcej. To nie ma znaczenia. No tak. No wydaje mi się, że trochę jak wiesz, tak jak ty masz tam swoją publiczność ludzi, którzy gdzieś tam wiesz, chcą przyjść sobie i szukają trochę tych rzeczy, ale jeśli byłbym wiesz, Nie, ciężko się jakim przebić, to fakt, początkującym tak. komikiem, no to już w ogóle wiesz, wtedy to.
Wtedy byłoby dużo trudniej Racja. nie? Zgadza się. Myślę teraz o systemie, w którym nie byłoby frycowego, a z drugiej strony by właśnie nie promował najgorszych form. Dostajesz swoją publiczność z przydziału po No prostu. najchętniej. Wyskładasz wniosek, zechcesz to Tak. robić i masz 100 osób. Gwarantowana publiczność podstawowa to się nazywa. To jest nowa wersja, tak. Szwajcarzy to już zapewne. Ich stand-up jest bardzo, trzeba przyznać. Tam też musisz kilka formularzy wypełnić zawczasu i. Punkt. Ein! Nie, ale bardziej chodzi o to, że wiesz, jeżeli jest tak gigantyczna platforma, która, nie łudźmy się, nie zarabia pieniędzy z jakiegoś tam stand-upu i tak dalej, w ogóle jej to nie zajmuje. Nikogo to nie interesuje. Tam, to pewnie wiesz też podczas rozmów z sieciami partnerskimi, tak zwanymi, Tak, których serdecznie tak, pozdrawiamy wszystkie tak. sieci. To jest dla nich odprysk tego, czym ta platforma jest. Więc jeżeli będziesz to traktował jako taką rzeczywistą, jakąś tam swoją formę, a nie tylko jako taką odskocznię, to może być ciężko. Bardziej chodzi mi o to, że jeżeli by nawet stworzyć coś takiego, co by było alternatywą, no to wtedy trzeba by było. No nie wiem, ktoś to by musiał być jakimś kuratorem tego, prawda? Ktoś by musiał brać odpowiedzialność za zamieszczane tam rzeczy. No, przechodzimy od tego, od czego miało być, daleki miał być internet, czyli od jednak do takich treści reglamentowanych, prawda? I dziwne, no bo z drugiej strony jakby oddolnie sama sobie wytworzyła taka platforma pewne tam metody kontroli i ja jestem ostatnią osobą, która mówi, że prywatna firma może sobie robić co chce, ale rzeczywiście są alternatywy, jest do zrobienia, tylko rzeczywiście jest ich coraz mniej, tak mi się zdaje. Tak, no tutaj. Szkoda, bo tym bardziej, że rzeczywiście te występy na żywo się trochę dostały turbo do ładowania, ty też jesteś przy tych największych, to wiesz dobrze, że to już jest też biznes dość duży. No tak. Który nie może się nie powieść. To mnie zawsze śmieszy, bo impreza komediowa powinna mieć zawsze wbudowany bezpiecznik, że się może coś zesać tak na grubo, nie? Że się spierdzielić, nie wiem, możesz zbombić też, masz prawo zbombić, no może nie pójść niedobrze. No tak, to jest element tego, nie? Tak, tam się powinien, wiesz... Bardzo śmieszny, ale jednak element. No tak, no ale wiesz, elementem jest wtedy też to, że mówisz, słuchajcie, no... Posrałem się w porty. No nie wiem, co wam powiedzieć. To się zdarzyło. I jakby możemy udawać, że nie, prawda? Ja mogę tu stać, tyłem, wiesz, bliżej ściany i tak dalej, ale jestem zesrany. No i co robimy wspólnie? A jak wiesz, jest tam typ osobny od kładzenia kabla, to on nie doceni tego. On tylko widzi, wiesz, głód w rodzinie. No nie wiem, tak mi się tylko zdawało. No dobrze minimalizować ryzyko, nie? W sensie, no można No można nie chlać wody i kurwa nie jeść kebabów w nocy. Tak? Na przykład, ale to wiem, jak trudno to zrobić. Bo w sensie, w końcu, wiesz, pamiętam te pierwsze występy jakieś takie, gdzie wiesz, jest jeden goleś, który wiezie tramwajem kabel, będzie tu za pół godziny, zaczniemy. Tak. I okej, czyli teraz co, nie? Nic nie działa, tak? No, no niestety. Albo kiedyś byliśmy w klubie, gdzie pani dosłownie dała megafon. Pięknie. I mówi, że no jest nagłośnienie, tak jak w umowie, wszystko się jest, zgadza. Jest. Taki, który zasłaniał całą twarz, gigantyczny tak. megafon. A taki, to jest śmieszne, to był w ogóle chyba pierwszy występ, pół który organizowałem, albo drugi. Pół minuty to jest dość zabawne, potem to jest straszne, jak ktoś na ciebie megafonem nadaje. To jest tak. To był jeden z pierwszych występów, który... Więc no, fajnie, że teraz jest to, wiesz, ten przywołany przez ciebie gość, który kładzie który kabel. Od kabla, tak. Tak, no. Bardzo dobrze, niech mu się na zdrowie też wyjdzie. On też pewnie, kiedy za dzieciaka szedł do szkoły teatralnej, to myślał, że to nie będzie tak wyglądało. Ale klamra. I w ten sposób właśnie. Wiesz, to wszystko się dziwne trochę stało, ale w sumie dobrze, że w tym kierunku. Też to będzie ostatni odcinek tego podcastu. To jest pogrzeb nieporozumienia, a, właśnie bardzo, to co macie robić. Bardzo wesoły. Atmosfera jest pogrzebowa, jest tak duszno. Życzę jak w Luizjanie, stary. Brakuje tylko konduktu, który robi. Ale nie, po prostu jak. Wiesz co, najzwyczajniej przepatrzyłem sobie wiadomości, jakie zacząłem wysyłać do ludzi, zapraszając i mówię, kurwa, stałem się tym typem. Żałosnym. Łaknącym atencji frajer. Który musi, wiesz, pucować na czymś tle. Ale tak sobie pomyślałem, ze wszystkimi poza tobą porozmawiałem, z którymi chciałem, więc możemy równie dobrze na tym skoczyć. Się niewiele zmieni, także bez przesady.
Ale na sam koniec, bo kurde, jest autentycznie duszno. Naprawdę jest ciepło dzisiaj. Tak mi się zdaje, czy to moje są jakieś przypadłości zdrowotne? Nie, chyba jest naprawdę ciepło. Cię chciałem dopytać właśnie o przyszłość, bo to w sumie wiesz, legendarny, przywołany po wielokroć Krzysztof Sawczuk, stand-upteka, on zawsze mówił, wiesz, tam i to się stało tak troszeczkę przymemowane, ale dosyć interesujące pytanie zadawał w interesującym momencie, bo on je zadawał lat temu kilka, kiedy właściwie kurde... Sześć. No może być, tak, na to. I pytał właśnie o przyszłość komedii na żywo i tak się jestem zainteresowany, bo ty w sumie siedzisz w niej już trochę długo, jesteś, dorastasz razem z nią, można powiedzieć. A gdzie... No tak, ja zacząłem robić, jak miałem 18 lat, no to... Faktycznie trochę tak jest, że tak jak w sensie to też bym tak. A czy sobie wyobrażasz na przykład, żeby to rzucić i się zająć jednak jakąś tam filmową twórczością? Nie, no, zupełnie nie. No to dobrze. Bo jest jeszcze sprawa jedna. Nie, ale tak, a sam jak spoglądasz tak powiedzmy w teleskop przyszłości, jest tutaj za 3, za 5, ale chyba najciężkawszą zawsze perspektywą jest jednak jakaś taka pięciolatka stara dobra PRL-owska, czyli w roku 2027. Wow. Co ty myślałeś, w którym kierunku byś chciał to pchnąć, jeśli miałbyś wolę? No to jest w ogóle ciężko, wydaje mi się, że trochę się będzie odwracać to, co się wydarzyło, bo te 5 lat temu w zasadzie to był taki czas, że nie było większego problemu, żeby sprzedać na plakat z napisem stand-up 50-70 biletów, wtedy nie miał nikt nic w internecie, więc to były takie czasy, gdzie po prostu mogłeś napisać dowolne nazwisko i te 50 biletów sprzedałeś, nie? W jakichś tam trochę większych miejscach. A potem poszło to, w sensie, tych ludzi przyszło więcej, tylko że już był, tylko oni poszli na tych swoich ulubionych komików, którzy nagle, wiesz, którzy grają na 5 tysięcy osób, a ci goście, którzy robili to wcześniej, przestali w ogóle mieć, wiesz, rację bytu, ich takie solowe występy. I tam publiczność zupełnie zniknęła. No i teraz jest właśnie taka ogromna dysproporcja między, między tymi... Współczynnik Giniego, jeśli chodzi o stand-up. Tak. W sensie, że są albo bardzo potężne... Nie ma, jest dosyć mało takich średnich występów, w sensie takich 200-300. To są albo gigantyczne, albo ten. Więc nie. Wydaje mi się, że to jest taka idealna sytuacja. No, zresztą to jest też taka forma, w której ja chyba najbardziej lubię oglądać. No chyba tak. Bo... Komedię, no to jest taki właśnie średniej wielkości występ, nie? Jak no, jakkolwiek ma urok swój właśnie pójście tam na open mic, gdzie jest 25 osób, bo tam zwykle sama... Cały ten występ jest śmieszny wtedy. Wiesz, w tym czym to jest w ogóle, że się te osoby tu spotkały, że sobie... Tak, to jest ciężko nie polubić każdego, kto tam jest. Jeśli ktoś, wiesz, że jak przychodzisz i rzeczywiście na przykład jesteś jest 10 wykonawców, 13 ludzi, którzy kupili bilety, z czego 3 jakichś hardkorowych wykrętów, których znasz już od lat, to po prostu jest taka jak komunia. To jest naprawdę jak siedzenie we wspólnym takim towarzystwie. Oczywiście każdy tam próbuje jakieś tam żarty nawet opowiedzieć, ale to przecież nie ma znaczenia. Tak naprawdę to jest niesamowite, że myśmy się spotkali w tym miejscu. To jest te, dosłownie cała reszta świata miała odmienne zdanie. I też każdy z innego powodu w ogóle, wiesz, że ten przyszedł tu jakiś sobie tam stestować, bo ma... Ten debiutuje, ten jest zesrany, tak. Jakiś kolor wyraźnie zaburzony na przykład. Tak. I on bo za bardzo potrzebuje tego uwielbienia, no. Więc to jest piękne, ale rzeczywiście po pewnym czasie nie da rady tylko tym żyć, bo to jest jak, wiesz, to jest jak branie kwasu. Wow, grubo, ale od czasu do czasu trzeba by było i tu bym się zgodził. A czy myślisz, że powstanie więcej klubów komediowych, czy raczej po... Więcej, w sensie ten, nie ma żadnego stand-upowego. Stand-upowego stricte nie, faktycznie. Są kluby komediowe jako takie. Takie, które, w których komedia jest regularnie nazwą, tak? No tak. No ale to też dwa. No, Artefakt, 107. A, no tak, faktycznie. One nie, głupio, to źle określiłem, bo one nie powstały, one istniały, tylko można powiedzieć, że...
We Wrocławiu teraz też Wędrówki będą klubem komediowym. Tak, słyszałem. I jednocześnie też, jeżeli się wszystko uda, to na Tamce będzie też scena regularna, do której serdecznie zapraszam. Już 17 sierpnia będzie tam Wilczek i Trawniczek. Wilczek, Trawniczek, Czerwony Stoliczek. Nie wiem, to jest, a ciebie nie ciągnęło nigdy za takim, chociaż pewnie oglądając to z bliska, to może to się chyba odwidzieć. Co, klubem? Tak. No to jest gastronomia, nie? To tam trzeba mieć chyba trochę, to trzeba tam być człowiekiem trochę bardziej stalowym. Dobre określenie. Tak, i jakoś tak mieć, wiesz. No jest... Faktycznie, to są osoby stanowcze. To nie jest dla każdego, dokładnie. To, o to mi chodzi, ale oglądałem sobie w zeszłym tygodniu, robiłem powtórkę serialu Crashing Pita Holmesa. Tak. No to tam jest nieprawdopodobna ta kultura, wiesz. Czy to jak tam wokół Comedy Cellar, czy coś, że to wszystko tak. Że tylko u nas to wydaje mi się, że długo bardzo nie, bo też nie ma i takich widzów, którzy by w ten sposób do tego, wiesz. Że w większości oni. Nie, racja, to jest jednak rozrywka. W sensie, że u nas ta kultura w ogóle tak nie za bardzo istnieje poza ludźmi, którzy to robią właśnie. No. Nie dziwię się wcale, bo to jeszcze potrzebujemy, wiesz, to jest jakbyś, nie wiem nawet jak to w tym momencie dobrze porównać, ale to jest jednak, wiesz, jak trochę jak jazz. Jeez, jak to pan Skóra, pozdrawiam go sobie. Jeez, wiesz, to jazzmenów nie za dużo i też nie jest nakręcony. Jest kilka klubów jazzowych w Polsce, ale to są jak one wyglądają dość dziwnie i na pewno też dużo ludzi się tym interesuje, ale też żeby to było elementem stałej kultury, 60-kilka% ludzi słucha disco polo w Polsce. To myślę, że oczywiście niektórzy powiedzą, no i co klasisto? I dobra, co się zmieniło w disco polo przez ostatnie 25 lat, to proszę, jest podobny rozmiar zmian in plus jak w myśli teologicznej, kurwa, przez ostatnie 200, więc jakby jeżeli nad tym stoi Polska, to wszelkie takie inne to wymagają, żeby, wiesz, Mojżesz przeprowadził przez pustynię tam jeszcze jedno pokolenie, ona sobie tam wybrze, kto wie. Tylko ja już się boję, że, to jest moje kolejne pytanie, czy nie uważasz, że stand-up trochę zanim właściwie jeszcze się rozwinął i się osadowił w kulturze, to już się stał popeliniarski w chuj i po prostu no przypałowy, nie? Że tak głupio nawet wspominać o tym, że czymś się tak nie zajmujesz. No. Dla młodych ludzi, o tak bym nazwał. Wiesz, o co chodzi. No tak. No, nie wiem. Siemanko, kurwa! Ej! No wydaje mi się, że on jest różnorodny, no. I są różne, no faktycznie ta najbardziej taka, gdzieś tam to pierwsze skojarzenie, no jest takie, jak mówisz, ale... No ale on tam ma wiele twarzy i gatunków, więc i bardzo różni ludzie się tym zajmują, więc to nie jest takie i chyba nawet więcej niż na początku bym powiedział zróżnicowanych. To też chyba ja mam jakieś skrzywione pojęcie, bo jestem pesymistą. No tak, to prawda. W sensie takich w ogóle jest... I też było tak, że przez 2 lata nie było za dużo nowych osób, a ostatnio jest sporo ciekawych nowych osób, które gdzieś tam się pojawiają, nie? Zgadza się, tak. I nie tylko nawet w tym, co mówią, ale też kim są, bym powiedział. Tak, no. Bo coś, co było zawsze moją ideą, że to jest jednak rzecz, która nie ma żadnego progu wejścia. Co też oznacza, że czasem przyjdą osoby niestabilne emocjonalnie. No ale to też jest dla nich jakaś tam bezpieczna przystań, żeby sobie tam wygadać. Trochę się, było tak, że ten... Taka, jak ten ogromny sukces Rafała, Baczesia, który przyszedł, że bardzo dużo jego naśladowców było na open micach i dosłownie tak samo ubrani wychodzili po prostu. Ta taka swada też. Tak, wiesz, pytanie że... ludzi o to, jakim samochodem przyjechali, w sensie tam wszystko było... To akurat myślę, że to się skończyło już, w sensie dawno nie widziałem, nie? I teraz są ciekawsze osoby. Wiesz, no... Chyba tak ciężko podrobić charyzmę. To jest bardzo głupi pomysł, żeby podrabiać czyjąś charyzmę ze wszystkich rzeczy. Nie, ale faktycznie, więc chyba za 5 lat będzie ciekawie. Mam nadzieję, że dzisiaj i wczoraj, i jutro też jest festiwal stand-upu. Znakomity. W Warszawie. Ma taką atmosferę festiwalową przede wszystkim. To jest jednak opcja do spotkania się. To jest dość ciekawe, bo jeżeli tak pomyślę, to jednak
Oczywiście były te wszystkie przeglądy kabaretowe i tak dalej, ale one były w coraz większej mierze, były takim jakby taką, no trochę takim, wiesz, prawdziwym konkursem. Tam, kurde, było jury, to było autentyko, nie? Że tam, kurwa, przychodzisz i musisz dać radę, bo inaczej będzie słabo, nie? I wiadomo, to też są ludzie, którzy lubią ze sobą spędzać czas, ale to jakby była instytucja. Tu raczej nic, na szczęście nie ma nic do wygrania. Mnie bardzo cieszy, tak powinno być, bo wiesz, w momencie, kiedy zaczniesz to traktować na poważnie, to traci. Nie, no tak, w sensie wszystkie te takie, były parę, było wiesz, takich konkursów, w których ten, a to jest zupełnie, no, że to nie jest, wiesz, że zmierzysz stoperem. Ty też nie jestem fanem tych takich konkursowych sytuacji, wiesz, że porównuje się tam tak, teraz występy jest i tak dalej i ta formuła jest super, ta, którą Bartek Korbel w sensie ten, jak to ten festiwal wygląda, bo on jest dosyć różnorodny, ale on faktycznie jest takim świętem i wszyscy się spotykają. Te wieczory czasem są też dziwaczne. Pamiętam tę waszą galę zebrania nagród. Tak jest. Jak rozdawaliście złote wieczorki, no to przecież... Pozdrowienia na Marcina na ostatnim odcinku. Sorry, napiszę to, jak oddasz, to przyjdzie. To też był as, kurwa. To było super. Takich asów tam sporo. Ciekawa sprawa w sumie, jak się pomyśli, że... jest tam, wiesz, no bo ten kurde, ja pierwszy raz teraz mi znajomy Tomasz, nasz kolega, Koji Lok, no. Pokazał dokonania pana syna młynarza w ramach ligi freestylu i tak dalej. Tak widziałeś to, jak to wygląda? No nawet na żywo, chyba nawet poznałem się z panem. Tak, no ja też go, ja go widziałem tylko na żywo, ja go nie widziałem tych nagrań. Aha. I bo ja w ogóle, no co ja będę, ja też jestem starym dziadem, ja nie będę oglądał freestylu, kurwa, z 2019 roku, no nie oszalałem. Ale ja nie wiedziałem, że ci ludzie jeszcze robią ten freestyle naprawdę. Jakby, że myślą, że to jest rzeczywistość, że jest ósma mila, że Eminem to był skillowiec, że wiesz, że prawdziwy hip-hop to mój fach. I oni tam wychodzą i chcą jakby, chcą być naprawdę. I wchodzi typ, który mówi, nie, no to nie jest naprawdę. Tak, i on zawsze wygra. I wtedy też sobie pomyślałem, no, to jest super. Jesus.